blisko, nie taki. Dobrze. Nie, nie, nie.
Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali
pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach odznaczeni zostają za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej w dziedzinie budownictwa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Cwynar Aleksander, za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Pieniążek Marek, za zasługi na rzecz rozwoju kultury, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski Złotym Krzyżem Zasługi Hajdecki Bartosz Adam. Postanowienie podpisał oddziały Bartosz, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pododdziały spoczni! Na podstawie artykułu 137 i artykułu 142 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w związku z artykułem 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał obywatelstwo polskie pani Milianie Gloria Arias, pani Oksanie Kicyła z córką Ewą, panu Juriowi Lachowskim, panu Ichorowi Mycak, pani Alinie Ozernianskiej, panu Aleksandrowi Pawłowskim, pani Karolinie Racz, panu Zoryktowi Szagdar, panu Zoranowi Stankowicz. Przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych, panie wicemarszałku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panie wicepremierze, członkowie Rady Ministrów, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, przedstawiciele władz Małopolski i miasta Krakowa, przedstawiciele Wojska Polskiego i wszystkich służb mundurowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, rektorzy, przedstawiciele świata nauki, samorządowcy, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji społecznych i politycznych, przedstawiciele izb rzemieślniczych i kupieckich, radztwo kurkowe, przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych formacji kawaleryjskich, ale do was najważniejsze. Droga młodzieży, studenci, uczniowie i harcerze, szanowni państwo, w ten 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Święto narodowe, święto wolnych Polaków, święto obchodzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jest dziś świętem wielkiej siły Polaków, którzy wbrew przeciwnościom doprowadzili do wejścia w życie pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy rządowej. Konstytucja dawała wielką nadzieję na odrodzenie państwa. Umiłowane ojczyzny ponad wszystko pchnęło światłych patriotów do nienadaczynów. Wprowadzono prawo powszechnej niepodległości, trójpodział władzy, a ograniczono nadmierne przywileje polityczne. Konstytucja 3 maja
oraz pracę nad konstytucją moralną i konstytucją ekonomiczną zapewniały wszystkim prawo własności i ochronę pracy. Szanowni Państwo, kiedy wspominam te wydarzenia, nieuchronnie konfrontuję je ze współczesną Polską, z naszą ukochaną ojczyzną w XXI wieku. Dziś pod rządami drużyny biało-czerwonej budujemy sprawiedliwe społeczeństwo oraz wolne i odpowiedzialne państwo. Doczekaliśmy się pięknych czasów. Przeżywamy 1050. rocznicę powstania państwa polskiego. Oczekujemy na przyjęcie papieża Franciszka i młodzieży z całego świata. Pracujemy dla dobra naszej ojczyzny, zjednoczeni pod flagą biało-czerwoną. Jesteśmy na drodze odbudowy państwa i zespolenia obozu patriotycznego wokół programu reform, wierząc w mądrość Polek i Polaków. Wprowadzamy dobrą zmianę, a jeśli dobry Bóg da, a naród dopomoże, także i konstytucję na miarę nowych czasów. Żyjemy dziś w czasach pokoju, ale nie zapominamy o latach 40. i 80. ubiegłego wieku. Są dziś z nami ci, którzy pamiętają krakowski rok 1946 i 1987. Trudne czasy, kiedy nie mogliśmy świętować. Dziękuję. Dziękuję całemu obozowi patriotycznemu za wspaniałą postawę przez lata i dziś. Mamy się od kogo uczyć. Jednym z czynników budowy dobrego państwa jest właśnie troska o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu umiłowanej ojczyzny. Tak byśmy, żyjąc w tym kraju, myśleli po polsku i aby Polska była Polską. Cieszę się, że obok wybitnych przedstawicieli środowisk patriotycznych, zasłużonych dla Polski, stoi z nami w jednym szeregu tylu młodych ludzi. Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, młodzieży, że jesteście tu dzisiaj z nami. Patria. To właśnie ojczyzna. Chciałbym, aby tak wielkie święto, jak to dzisiejsze, było okazją do budowy świadomej postawy patriotycznej. Ta postawa to dziś gotowość pracy dla ojczyzny, wierność zasadom i poszanowanie wartości. Droga kochana młodzieży, patrzcie w przyszłość, ale uczcie się od przeszłych pokoleń, od waszych ojców i dziadów. Niech nasza historia, tradycja, kultura, wreszcie religia będą dla was niezbywalnymi wartościami. Niech ta największa w dziejach Polski reforma ustrojowa państwa zachęci do uzdrawiania współczesnej Polski, do wprowadzania mądrych reform. Doceniajmy na co dzień znaczenie naszej tożsamości narodowej. Cieszmy się, że jesteśmy synami naszej ukochanej ojczyzny. I pamiętajmy, że historia jest nauczycielką życia. O
oddając należyty hołd twórcom Konstytucji 3 maja, którzy uznali, że rządy powinny być oparte na woli narodu. Wzorujemy się na naszych przodkach i przypominamy słowa wielkiego poety. Rzadko na moich wargach, niech dziś to warga ma wyzna, jawi się krwią przepojony najdroższy wyraz ojczyzny. Podporą ci będzie i brzaskiem ta ziemia, ta bujna, ta grzyzna. Nią ci ja jestem na zawsze, twa ukochana ojczyzna. Thank you.
Thank you.